To jest, może być, uroczystość odpustowa. Święto Katarzyny było w tamtym tygodniu w czwartek, ale względów, można być technicznych, nie dało się zrobić tej mszy, więc została przeniesiona na dzień dzisiejszy. No, jest bardzo ważnym świętem. Mamy nawet dzień wolny w tym dniu. No, jest to nasza patronka, do której się modlimy, można być codziennie przed służbą czy przed pracą, żeby wypraszała na nas potrzebne łaski, których na pewno potrzebujemy dużo jako klejarze. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą, liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień, liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę. Ta kaplica jest pomiędzy niebem a ziemią. Tam, gdzie cały czas zmierzamy. W kaplicy chcemy się troszeczkę oderwać od tych sytuacji, dlatego też tutaj zatrzymują się osoby, które podążają do jakiegoś celu, ale również podążają z różnym bagażem różnych sytuacji życiowych, przyjeżdżają do Częstochowy, na Jasną Górę. Również jest to miejsce ich zatrzymania się. Dlatego to miejsce zapewne jest takim powiernikiem tych ludzkich spraw, problemów, sytuacji. Przeżywamy dzisiaj wspomnienie i uroczystość ku czci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, która jest patronką kolejarzy. Dlatego dzisiaj gromadzi nas w tej świątyni, w tej kaplicy, na dworcu PKP. Cieszę się, że właśnie jestem też kapelanem kolejarzy, że możemy tutaj wspólnie spotykać się, tak jak dzisiaj z okazji święta i wspomnienia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale również tych spotkań jest o wiele więcej, bo są to spotkania wielkanocne, bożonarodzeniowe, spotkania, kiedy proszą o mszę świętą, bo tutaj za zmarłych kolejarzy również sprawowane są msze święte. Życzę, aby kolej szczęśliwie dowoziła wszystkich na miejsce, by każdy mógł dojechać w pięknych, dobrych, znakomitych, coraz lepszych warunkach do swojego celu. Przede wszystkim bezpiecznie. Ale również i życzę, by pełniąc tę taką posługę i usługę dla ludzi, żeby również poprzez tę kaplicę, taki szczególny przystanek, który tutaj jest, żeby również, może bez takich zamysłów wielkich, ale to się tak praktycznie dokonuje, żeby również i właśnie kolej pomogła ludziom dotrzeć do nieba. Módlmy się za wszystkich kolejarzy, aby wpatrzeni w swoją patronkę świętą Katarzynę podążali drogą wiary, mądrości i roztropności. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych kolejarzy, aby dobry Bóg obdarzył ich łaską życia wiecznego, za trud, jaki ponosili w swojej ofiarnej służbie drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Przede wszystkim o bezpieczeństwo będę się modlił, o bezpieczeństwo podróżnych, bezpieczeństwo naszych pracowników, ale również i powodzenie, błogosławieństwo w inwestycjach, które prowadzimy na szeroką skalę, abyśmy tą kolej rozwijali i służyła pasażerom i było, jeździło się bezpiecznie. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
pierwszym miejscem są nasze parafie, nasze kościoły, które są o wiele piękniejsze, z dorobkiem historycznym, a jednak tutaj kaplica gromadzi. Każdego dnia o godzinie 15 spotykają się ludzie, którzy odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia, uczestniczą we mszy świętej, a po mszy świętej chwila adoracji w ciszy, aby powierzyć swoje intencje i prośby, ale również, aby adorować Jezusa obecnego w Eucharystii. A kolejarzom życzę wielu łask Bożych, opieki świętej Katarzyny, jak również i aby realizowali ten Boży plan w swoim życiu, służąc drugiemu człowiekowi.